Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Starych Babicach na ośrodku gminnym, ośrodku sportu i rekreacji w Zielonkach. I tutaj właśnie dzięki gościnności tego klubu GOSIR możemy korzystać z tego pięknego terenu, który widać za mną, i prowadzić zajęcia motocyklowe dla dzieci. To tak brzmi bardzo niebezpiecznie i często może być tak kojarzone, ale w rzeczywistości po prostu uczymy dzieci bezpieczeństwa i tego, jak się przygotować do jazdy na motocyklu, co zrobić, żeby ten motocykl był naprawdę bezpieczny i żeby nie przesadzać i nie podejmować zbędnego ryzyka. Skąd pomysł na fabrykę? Ach, oczywiście z pasji do motoryzacji, z pasji do dzieci i do nauki tak naprawdę. I też z doświadczeń, ponieważ ja jako mała dziewczynka bardzo marzyłam o motocyklach i moi rodzice bardzo się martwili o to, że zostanę motocyklistką i że zginę, albo cokolwiek mi się złego wydarzy, więc zabraniali mi tego. I ja jako mała dziewczynka, taka mała 13-letnia, postanowiłam kupić sobie motocykl sama i tak też poczyniłam. Kupiłam motocykl i sama wróciłam nim do domu, za zarobione za skórniaki. I w zasadzie to cud, że żyję, bo przyjechałam w japonkach, w sukience i w kasku z Biedronki. I chciałam uchronić inne dzieci przed takim właśnie scenariuszem, bo uważamy, że lepiej jest uczyć, edukować, niż pozwolić dzieciom, żeby uczyły się same gdzieś pod szkołą czy u kolegi, jak to się często zdarza. Bo tu się uczę jeździć na motorach. Jeżdżę od dawna, tylko że po prostu była taka długa przerwa, ponieważ było zimno w zimę po prostu. Ćwiczymy najczęściej zakręty też i też na przykład różne skręty, albo nauczyć nas, jak trzymać porządnie motocykl. Nawet fajnie, bardzo fajnie jeździ się. Jak już zaczyna się jechać, to ściskasz nogami. Bierzesz te ręce i jedziesz. No ja lubię prędkość, nie taki powiew wiatru. A czego się już nauczyłeś? No dobrze skręcam na zakrętach. Na razie tyle, bardziej chcę na tym skupić. Natomiast rzeczywiście Benio wtedy dosiadł pierwszego YCF-a jeszcze z tymi bocznymi kółkami. No i tak się zaczęła historia. No i od tych 5 lat tak generalnie jeździmy na tym, co się da. Potem miał swojego pierwszego PW50. A odkąd mamy fabrykę mistrzów, Marzenę i Marcina, odtąd generalnie razem ze swoim rodzeństwem uczęszczają na zajęcia i chyba są z tego zadowoleni, to już sami powiedzą. A co ci się podoba w motocyklach? Że jeżdżą szybko. A jak szybko już potrafisz jeździć? No tak jak najszybciej jak mogę. To jak jedziesz, to już ktoś, kto za tobą biegnie, to jest w stanie cię dogonić? Czasem tak, a czasem nie. Myślę, że ta edukacja to nie jest tylko jazda motocyklem, ale też uniwersalna wiedza, która się jest w stanie nam przydać w każdej dziedzinie życia, tak? Bo te dzieci trenując na trawie, na mokrym, tak jak dzisiaj mamy piękną aurę, pada deszcz, widzą jak wydłuża się droga hamowania na deszczu, na mokrym. Mamy dzieci, które mają 3 lata, mamy dzieci, które mają 3,5, 4, a 5-latkowie to już normalnie śmigają po całym torze. Nas wyróżnia to, że zawsze mamy inny tor. Mamy tutaj ogromny teren zielony, na którym ustawiamy bardzo trudne tory ze słupków. One są bardzo trudne dlatego, że ich nie widać tak dobrze. Jak rodzice, którzy stoją tutaj, patrzą na to, jak ich dzieci jeżdżą, to ja nawet nie wiem, jak ta trasa przebiega. Dziecko już wie, dziecko się uczy torów przejazdu, rozwija się jego wyobraźnia przestrzenna i umie odnaleźć trasę. Ta trasa za każdym razem jest inna. Dzięki temu dzieci mają tak rozwiniętą tą wyobraźnię przestrzenną, że na jaki tor nie pojadą, potem już taki prawdziwy, to umieją się tam odnaleźć i od razu pojadą prawidłowymi liniami i z kółka na kółko będą jeździć coraz szybciej. I najmłodsze dziecko, które nauczyło mnie jeździć, ma 2 lata i 9 miesięcy. Jest to nie lada wyzwanie tak naprawdę. Fajnie jest, jak dziecko już potrafi jeździć chociaż rowerkiem, albo chociaż rowerkiem, którym odpychającym takim na nóżkach, żeby mogło utrzymać równowagę. Natomiast dzieci są tak bardzo plastyczne i w zasadzie te najmłodsze dzieci, te takie 3-4-latki, one bardzo doskonale słuchają. Naprawdę są skupione na tym, co się do nich mówi i wykonują polecenia. Nauczą się właściwej pozycji, właściwego poruszania się po torze, pozycji do wyprzedzania, pokonywania właściwego zakrętów. I kiedy one nauczą się na takiej nawierzchni, czyli nawet jak się wywrócą na tej trawie, wytarzają się w tym błocie, tak jak dzisiaj, to potem, jak wiadomo,
wyznaczono tor, one doskonale wiedzą, co zrobić. Mamy w swojej karierze już takie dzieci, które teraz jak jeżdżą na zawody, to wsadzają dubla wszystkim innym zawodnikom, więc naprawdę to jest taka edukacja bardzo wszechstronna. A myślę, że te dzieci wyedukowane w takich warunkach, jeżdżące w bezpiecznych warunkach i uczące się zasad bezpieczeństwa, kultury motoryzacyjnej, będą bardzo bezpiecznymi motocyklistami i bezpiecznymi kierowcami na drogach.